Ja bym chciał czytać Słowo Boże. Otwórzmy Ewangelię Jana, dziesiąty rozdział. Wiecie, Słowo Boże jest takim Słowem, które kiedy przychodzi z nieba, ono zawsze jest świeżym. Ja najbardziej się cieszę z tego, że ono nigdy nie jest przeterminowane, ono nigdy nie traci ważności. Kiedykolwiek otwierasz Słowo Boże i może już dziesiątki razy, może już setki razy czytałeś w tym samym miejscu, ale Bóg przychodzi na nowo, aby coś powiedzieć do Twojego serca. Amen. Zgadzacie się ze mną. Otwórzmy dziesiąty rozdział 27 do 30. Słowo czytamy tak. Owce moje głosu mojego słuchają, i ja znam je, a one idą za mną. I ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Jakie wspaniałe słowo, wiecie, jakie proste i jakie wspaniałe. Cały ten rozdział mówi o tym, że jesteśmy owcami w, w, na pastwisku Jezusa Chrystusa. I śpiewaliśmy też taką pieśń, to nie było uzgodnione, ale była taka śpiewana pieśń, a myśmy trzodą pastwiska Twego. Panie, Ty nas, Ty nas pasiesz, Ty nas prowadzisz doskonałą drogą, my jesteśmy Twoimi owcami. I Pan Jezus taki prosty przykład tutaj podaje pastwiska, podaje przykład owiec, ale już całej historii nie chcemy czytać. Znamy ją na pewno na pamięć już od szkółki niedzielnej, chyba już od, od, od kazań, od nauczań i od tego, kiedy czytamy razem, kiedy czytamy sami, że to, co czytaliśmy wcześniej. Ale chciałbym zwrócić szczególną uwagę dzisiaj, nasze oczy i nasze serca na ten, te właśnie trzy, cztery wersety: Owce moje głosu mojego słuchają, i ja znam je, a one idą za mną. Wiecie, kiedy czytałem jakiś czas temu na nowo to słowo, Duch Święty przypomniał mi i dał mi do zrozumienia coś niesamowitego, że w każdym wyrazie jest głęboka treść. Nigdy tego tak nie wcześniej nie widziałem, ale kiedy przeczytacie sobie każdy wyraz, w każdym wyrazie w tym wersecie jest głęboka treść i następne też. Myślę, że w każdym słowie Bożym tak jest, tylko my tego nie widzimy może. Przychodzi takie oświecenie i cieszymy się, o Panie, niesamowite rzeczy odkryłem. A Bóg. Taką niesamowitą mądrość daje słowie swoim. Patrzcie, owce moje, głosu mojego słuchają. Owce moje, Pan Jezus mówi do tych, którzy oddali Mu swoje życie. Jeżeli oddałeś Mu swoje życie, jesteś Jego. Jesteś Jego własnością, jesteś Jego owieczką. Amen. Owce moje, głosu mojego słuchają. Jakie to jest proste i wspaniałe, że owce moje, te, które są moje, one mojego głosu słuchają. One nie słuchają żadnych innych głosów. Oczywiście słyszą, bo jakże nie słyszeć wszystkich innych głosów na zewnątrz? Słuchają, nawet czasami głowę podnoszą, nawet czasami się zagapią w inny głos. I tak się słuchają, i któraś inna owca musi popchnąć, żeby przestała słuchać innego głosu, albo sam pasterz musi sturchnąć. One słyszą wszystkie inne głosy, ale one mojego głosu słuchają. I chciałbym na nowo dzisiaj odświeżyć nam to. My to znamy, ale odświeżyć nam to w naszych sercach, abyśmy na nowo mogli słuchać głosu Bożego. Słuchamy go na każdy dzień, ale chcielibyśmy go słuchać. Słyszymy wiele rzeczy. Słuchajmy Bożego głosu. Pan Jezus tutaj powiedział: Moje owce mojego głosu słuchają. Halleluja. Amen. I ja znam je, a one idą za mną. Wiecie. Kiedy jesteśmy Jego własnością, słuchamy Jego głosu, wiem, że wiele razy może i słyszymy i nie jesteśmy nieposłuszni, nie idziemy za Nim. Ale jesteśmy dalej owcami Jezusa Chrystusa, jesteśmy dalej w Jego trzodzie. I możemy na nowo naprawić swoje drogi. Wiem, że błędy popełniamy w naszym życiu i nikt z nas się tutaj nie wyprze, że nie popełnia błędu. Ja jestem pierwszy, który popełnia błędy. Wiecie, ale to nie znaczy, że już nie jesteś Jego owieczką, kiedy popełnisz błąd. Kiedy słuchasz Jego głosu i chcesz iść za nim, idziesz znowu za nim, musisz się poprawić, musisz wejść z powrotem, przeprosić, przyjść z powrotem i powiedzieć: Panie, nie usłuchałem Twojego głosu, pobłądziłem, poszedłem nie na te pastwiska, które były przeznaczone dla mnie. Ale możesz wrócić, bo to jest łaska Boża, możesz wrócić z powrotem i możesz słuchać Bożego głosu. Wiecie, ja się cieszę, że możemy słyszeć Boży głos. Ja tyle razy już mówiłem na temat słuchania Bożego głosu, ale nie ma nic lepszego, jak mieć żywą relację z naszym Panem, z Jezusem Chrystusem. Amen. Nie ma nic lepszego w życiu chrześcijanina, jak mieć żywą relację z Duchem Świętym, jak mieć relację z tym, który żyje, który pomimo wieków jest wciąż ten sam który zna życie od początku do końca. Wiecie, dużo luczymy, uczymy się od starszych ludzi. Oni są bardzo mądrzy, przesz przeszli w życiu już dużo rzeczy i możemy się uczyć dobrych rzeczy od nich, ale wiecie, kto jest, który od początku wszystko zna? Bóg ojciec. Halleluja. I chcielibyśmy przede wszystkim uczyć się od Niego, uczyć się przez Jego Słowo, słuchać Jego głosu, słuchać tych mądrych rad. My sobie czasami wydajemy, wiecie, młodzieńczy wiek to taki, że ja mówiłem sobie, a co Ty mi możesz mówić, przecież ja dobrze wszystko wiem, przecież widzę jak to wygląda. Ale kiedy trochę lat przybyło, to sobie myślę, jednak to nie jest tak. Jednak czasami trzeba, chociaż dobrze wiesz, czasami trzeba usta zamknąć. Chociaż masz rację, czasami trzeba przemilczeć. I wiecie, z biegiem czasu zaczynamy się uczyć. Ale Bóg, który był od początku, On wie wszystko najlepiej. On jest wszechmogący. I wiecie, dziwne jest to, że On nie narzuca nam swojej woli. On by mógł powiedzieć, ja Ci powiem, jak to dokładnie zrobić. Dał swoje słowo i mówi, tak zrób, żebyś błędu nie popełnił. Masz wszystkie do tego warunki. A my, mając Słowo Boże, słysząc Jego głos, i tak popełniamy błędy. Ale On nas za to nie karci. Taki jest Bóg. On jest pełen miłości. On nas za to nie... Nie, nie rozlicza tutaj, ale On daje nam z powrotem przyjść. On daje nam łaskę, abyśmy z powrotem naprawili swoje złe drogi, abyśmy zawrócili. Owce moje, głosu mojego słuchają, one słuchają mojego głosu. Pan Jezus mówi w przypowieści i mówi do nich, że ci, którzy są moją własnością, oni rozpoznają ten głos. Wiecie, ja często na spotkaniach siadam tam na balkonie z tyłu i wiecie, tam jest taka niesamowita społeczność. To jest tam, tam jest, tak bym powiedział, my tam jesteśmy tacy ustatkowani, jesteśmy bardzo, bardzo duchowi na balkonie. I wiecie, kiedy tutaj szargają emocje z przodu, to my tam jesteśmy ustatkowani, my to przyglądamy się, ale kiedy Duch Święty zaczyna działać, tam się naprawdę dotyka Bóg naszych serc. I ja to lubię. Ja to lubię, kiedy Boże Słowo zaczyna działać, kiedy Boże Słowo zaczyna być głoszone i Duch Święty się zaczyna przyznawać do tego, to bez tych emocji, bez tego wszystkiego, bez tej oprawy dźwięku i koloru zaczynamy słuchać Bożego Głosu i tam jest naprawdę tak z rzeczywistości, można usłyszeć Boży głos. Można go usłyszeć tutaj też. Zapraszam do, do przedniej ławki, musicie chociaż po nabożeństwie przejść tutaj i usiąść na chwilę. Tutaj Boże, Boży głos też dobrze słychać. Ale chciałbym powiedzieć o czymś innym. Wiecie, ja zauważyłem, że bardzo często tam sobie, kiedy sobie tam siadamy, to siadają tam rodzice z dziećmi. Wiadomo, jest to trochę dalej, jest wygodniej tam, że nie trzeba za tymi dziećmi tam tak się pilnować, patrzeć mocno. Siadają też tam babcie. I często sobie tak obserwuję, kiedy podczas uwielbienia, babcie uwielbiają pana i któreś dziecko tam zapłacze. Wiecie, prawie że nigdy się nie zdarzy, żeby. Nie ta babcia od tego wnuczka czy wnuczki się o, o, oglądła. Zawsze się oglądnie babcia od tego, który zapłacze. Rozumiecie mnie? I ja się zastanawiałem, jak to jest możliwe. Jest tutaj, po, po, policzyłem sobie, tak, jest 4-5 babci, jest, jest dużo dzieci i któreś dziecko tam zapłacze, czy tam po, po prostu głośniej się zachowa, i patrzę się, babcia sobie uwielbia pana i ogląda się i kiwnie sobie tam do swojego wnuczka czy do swojej wnuczki. To jest niesamowite. Mówią, że z wiekiem, że słuch się pogarsza, to więc ja Wam powiem, że albo te babcie są coraz to młodsze i pewnie tak jest, albo ten słuch jest coraz lepszy. I wiecie, dało mi to taki obraz, że owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je. Ja je znam. Tak jak te babcie znają ten głos, znają te swoje wnuczki, wiedzą jakie one mają okrzyki, jakie mają. Tam swoje zachowania. One nawet nie muszą patrzeć za ich plecami, się to może zdać i zaraz, zaraz to wy, wyłapią. Tak, Bóg, Jezus Chrystus, zna Ciebie i mnie. On zna Ciebie i mnie. On wie dokładnie, kiedy Ty się odezwałeś, albo kiedy się nie odzywasz. On Ciebie zna dokładnie. Ale jaki jest warunek, kiedy głosu Jego słuchasz? Kiedy słuchasz Jego głosu? Kiedy jesteś z nim w relacji, kiedy społeczność ma z nim, z żywym Bogiem, on jest wciąż taki sam. Ja to chcę powtarzać, że kiedy yy, masz z nim społeczność, to traktujmy naprawdę go jak przyjaciela, jak tego, który jest najbliżej nas. Kiedy mamy z nim społeczność i w takiej społeczności możemy rozmawiać, możemy słuchać jego głosu, to on zna nas. I wiecie, chciałbym tutaj się na chwilę zatrzymać: ja znam je. Ja znam moje owce. Ja zawsze sobie myślałem, że to my musimy znać Pana Jezusa, poznawać Ciebie, Panie. Amen, tak jest, to jest prawda. Poznawać Ciebie każdego dnia, więcej o Ciebie wiedzieć, więcej o Tobie się dowiadywać, więcej czytać Słowa Bożego. Chcę mieć bliższą relację, chcę jeszcze, jeszcze bliżej być Ciebie. Ale Pan Jezus tutaj bardzo znaczące zdanie powiedział. Ja je znam, ja wiem, które są moje, ja wiem, które mojego głosu słuchają. I wiecie, ja tutaj dzisiaj nie potrafię powiedzieć, kto z was słucha Bożego głosu. Każdego dnia. Kto z Was przychodzi? Ja nie potrafię tego powiedzieć, pewnie każdy z Was, ale Pan Jezus dokładnie wie, kiedy Ty przychodzisz i słuchasz Jego głosu, ile Ty czasu Jemu poświęcasz. On dokładnie wie, czy Jemu to wystarczy. No, Jemu zawsze na pewno jest za mało. On by chciał jeszcze więcej i więcej. On rozkoszuje się, on pragnie i tęskni za taką chwilą, kiedy będzie mógł z Tobą być cały czas. Ale właśnie. On powiedział, że ja je znam i to jest niesamowite, kluczowe zdanie, niesamowity werset, miejsce wersetu w tym, w tym miejscu. Wiecie, przypominam sobie taką historię, też z Ewangelii, nie będziemy jej czytać, ale przypomnę dwie, dwa takie miejsca. W pewnym momencie Pan Jezus opowiada o końcu świata i Pan Jezus mówi takie rzeczy, że przyjdą do Niego ludzie, którzy powiedzą... Panie, ale my w imieniu Twoim wypędzaliśmy demony, w imieniu Twoim uzdrawialiśmy, w imieniu Twoim robiliśmy niesamowite rzeczy. Boże przecież wszyscy nas znają. W imieniu Twoim robiliśmy takie rzeczy. A Pan Jezus im mówi nie znam was. Spotkaliście się takim wersetem? I zastanawiałem się, dlaczego tak Pan Jezus powiedział. Być może kiedyś w ich życiu było tak, że ich Pan Jezus znał, ale przez to, że. Przez to, że będziemy coś robić, że będziemy udzielać się, przez to, że będziemy niesamowicie widoczni, że będziemy robić niesamowite rzeczy, to wcale nie znaczy, że Pan Jezus nas musi znać. Znać Cię będzie wtedy, kiedy będziesz z Nim miał relacje, kiedy z Nim będziesz spędzał czas. Kiedy z nim będziesz rozmawiał i będziesz się go pytał, jak to ma wyglądać, on ci odpowie, Boże, więc tak zrobię w moim życiu. Zrobisz tak, zaczynasz się powodzić, zaczynasz się cieszyć. Przychodzisz do niego znowu i Boże, mówi: Panie Jezu, przecież ty mi tak powiedziałeś, ja to zrobiłem i to działa. Powiedz mi jeszcze w następnej rzeczy, co mam zrobić, żeby to zadziałało. A on przychodzi, daje ci słowo. On ci daje słowo, i ty zaczynasz to robić, i zaczyna to działać w twoim życiu. I przychodzisz znowu do Niego i mówisz, Jezu, jak to niesamowite, Ty mi dałeś słowo i ja zacząłem żyć tym słowem i wykonałem to słowo i naprawdę w moim życiu zaczęło się zmiany, zaczęło się powodzenie. Co mam robić następnego, żeby w następnej dziedzinie, żeby w moich finansach, w mojej pracy, żeby też się zaczęło? Co mam robić? A Bóg otwiera Ci i daje Ci słowo z przypowieści, tam gdzie jest lekcja ekonomii. Znaleźliście już kiedyś takie miejsce? I daje ci następne słowo. I On ci daje głos, On ci daje kogoś, kto, kto doradzi ci dobrze. Posyła ci człowieka, który powie ci niesamowicie dobrą radę. Ty odbierasz jego głos, możesz słyszeć jego głos przez kogoś. Bóg ma wiele możliwości, przy wieloma sposobami i różnymi sposobami, może mówić do ciebie. I zaczynasz pytać się, Boże, jeżeli to jest Twój głos, bo ten człowiek się mi nie podoba, ale jeżeli przez Niego powiedziałeś. To potwierdź mi to jeszcze raz, a ja to zacznę robić. I Bóg przychodzi, on się nie gniewa. On przychodzi i daje Ci potwierdzenie, może przez kogoś innego, kogo zaczynasz lubić, albo go lubisz. Albo może przez słowo Twoje daje Ci potwierdzenie tego, co ten człowiek ci powiedział. I zaczynasz to robić, i Bóg zaczyna Ci błogosławić. I tak się dzieje. I masz z nim relacje. I wiecie, my w naszym codziennym, kuchennym życiu nie musimy wielkich rzeczy na widok robić. Chociaż Bóg chce, abyśmy je robili, ale On chce, aby to wypływało z czegoś. Aby to nie były rzeczy same w sobie, tylko tak, jak było wtedy, ci, ci ludzie mówili, Panie, przecież Ty nawet na naszych ulicach głosiłeś, my Ciebie znamy. My przecież dobrze wiemy, kim jesteś. My Ciebie znamy. A Pan Jezus mówi, ale ja was nie znam. Jak to się stało, że ja was nie znam? Gdzieś tam kiedyś może żeśmy się strzepli, ale tak daleko poszliście. Dlatego. Jak ważną rzeczą jest, aby Jezus Chrystus ciebie i mnie, aby znał. Jak to jest możliwe, żeby On mnie poznał jeszcze bardziej, żebyśmy mogli nawiązać relacje. Nie wiem, czy patrzyliście kiedy na to słowo w takim kontekście. Głosu, moje owce, głosu mojego słuchają i ja znam je. Wtedy, kiedy będziesz słyszeć i słuchać głosu Bożego, kiedy go usłyszysz i kiedy go będziesz słuchać, albo inaczej, kiedy go będziesz słuchać i usłyszysz Jego głos. I będziesz go słuchać, on nas zna, on nas poznaje, on nas rozpoznaje. Jego relacja, jego więź z nami zaczyna być coraz to bardziej bliska, a one idą za mną. I trzecia rzecz, która bardzo, bardzo jest ważna w tym wersecie: słuchają mojego głosu, ja je znam, poznaliśmy się, od razu przypadliśmy sobie do gustu, ja je znam, te moje owce. One słuchają mojego głosu i idą za mną. Idą za mną. Z tym chodzeniem za Jezusem jest różnie. Z tym chodzeniem jest z nami różnie. Czasami, wiecie, tak bardzo chcemy, jak śpiewaliśmy w tej pieśni, jak bardzo pragnę, chcę być z Tobą, chcę iść za Tobą, ciągle iść za Tobą. Ale czasami już nawet wychodząc z tych drzwi możemy sobie iść którąś inną drożką. Ale wiecie, Pan Jezus, tak samo jak owce. Ja się zastanawiałem kilka razy, dlaczego Pan Jezus przyrównał do owiec jest tyle innych stworzeń, które są może bardziej posłuszne niż owce. Nie wiem czy ktoś z was zna ten temat. Kto miał trochę gospodarstwa albo może miał owce albo miał możliwość się im przyglądać, chociaż to jest za mało, to wie, że to są bardzo oporne i buntownicze stworzenia. Możesz dziesięć razy w jedno miejsce ich wpędzać i wydawałoby się, że już na pamięć znają drogę, a za jedenastym razem pójdzie do boku. I wiecie, Pan Jezus powiedział, że tak jak owce, nie wymaga on nas zbyt wiele. Nie mówi, że Macie być doskonali, idealni, ale mówi tak jak owce, które dziesięć razy dobrze za jedenastym odbije, chociaż wie, że ma ich prosto. Ale ja was kocham i ja was chcę poznać. Chcę znać Was, chcę, abyście Wy poznali mnie, abyście znali mój głos, a ja chcę znać Wasz głos. Ja chcę znać Wasz głos. Chcę mieć, chcę mieć miejsce, w którym moglibyśmy się spotkać. Wiecie, ja Wam chcę powiedzieć, że największym wrogiem dzisiaj nie jest może świat, to wszystko, co jest zło, grzech, taki, który jest obrzydliwy, który jest widoczny. Największym wrogiem, największym wrogiem jest to, że diabeł chce zakryć, zabrać czas. On chce zabrać czas, żebyś nie miał nawet czasu sam ze sobą posiedzieć, a już co, cokolwiek mówić o tym, żebyś miał czas przed Bogiem. On chce zagłuszyć każdą chwilę ciszy. Każdą chwilę chcę zagłuszyć czymkolwiek, żebyś tylko nie miał czasu siąść na chwilę i pomyśleć. I kiedy przeczytasz Boże Słowo, żebyś go nie rozważył. Bo kiedy rozważysz Boże Słowo, a Duch Święty przyjdzie z swoim tchnieniem, wtedy zaczniesz żyć i zaczniesz go wykonywać. A kiedy go zaczniesz wykonywać, jesteś zwycięzcą. Ale kiedy tego nie będzie, tej okazji, to nawet się nie... nawet nie zauważysz, kiedy ta twoja droga odejdzie na bok. Kiedy odejdziemy na bok. I wiecie, największym Największym problemem tutaj jest to, aby mieć czas, aby mieć czas z Nim. Ja nie wiem, czy ja się nie powtarzam chyba w każdym kazaniu, ale wiem, że tego potrzebuje coraz więcej i tego potrzebujemy my wszyscy. Żyjemy w takim czasie, a nie w innym i potrzebujemy mieć czasu, aby pobyć sami ze sobą, aby pobyć sami z Bogiem, aby pobyć sami z Bogiem, aby ten czas był, aby On mógł zacząć mówić. Wiecie, kilka razy sobie wyobrażałem, Panie, mów do mnie, mów do mnie, chcę słyszeć Twój głos, chcę słyszeć Twój głos, zamykam Biblię, ubieram się, idę do pracy. Aleśmy sobie pomówili. I wiecie, czasami modlimy się i modlimy się. Ja już kiedyś mówiłem taki, przy, taki przykład. Kiedyś pewnego razu miałem usługę i modliłem się i bardzo zależało mi. Bóg dał mi Słowo, niesamowite Słowo, miałem z Nim relacje, miałem z Nim czas. I wiedziałem, że to słowo jest dla was. Jest to dla zboru. Jest to dla mnie. Jest to dla kościoła. Bóg tak bardzo was kocha, tak bardzo nas kocha, że niesamowite słowo posyła. I wiecie, jadę sobie na to spotkanie taki pełny, naładowany tym słowem i modlę się i mówię Duchu Święty, tak cię proszę, abyś wielkie rzeczy robił na tym zgromadzeniu, abyś potężne rzeczy działał na tym zgromadzeniu, abyś działał w sercach naszych. I wiecie, kiedy dojeżdżam, to Duch Święty słyszę jego wyraźnie głos. A tak właściwie co chcesz, żebym zrobił? I wiecie, ja w tym momencie zrozumiałem jedną rzecz. Zrozumiałem, że czy jeżeli by siedział koło mnie ktoś, przyjaciel mój, na, na prawym siedzeniu, i ja, ja, ja bym go prosił, proszę cię, żebyś taki niesamowity był na tym zgromadzeniu. Ja Ciebie proszę, żebyś ty był taki, taki mocny na tym zgromadzeniu. Czy on by mnie dobrze zrozumiał? Duch Święty może wszystko zrobić. On jest. Za tym, aby błogosławić, aby słowo Boże w sercach naszych mogło rosnąć i aby mogło wydawać owoc. Ale On chce z nami rozmawiać. On chce, ja mówię: Duchu święty chce naprawdę, aby to słowo zamieszkało w sercach naszych. Od razu lepiej. Wystarczy tyle, a to słowo zrobi więcej niż nie wiadomo, co by mogło zrobić. My czasami mamy wielkie wyobrażenia, czasami wydaje nam się, że atmosfera jest potrzebna, że jest potrzebne niesamowite. Jak to w cudzysłowie nazywam, namaszczenie, że jest atmosfera, że jest dobre uwielbienie, i to jest fajne. Kiedy wielbimy Boga, oddajemy Jemu chwałę. Jest napisane w Psalmie: czyńcie to głośno i pięknie. Amen? Dlatego w uwielbieniu chciejmy naprawdę głośno uwielbiać Pana. Jeden kaznodzieja mówi, że jeżeli nie umiesz śpiewać pięknie, to śpiewaj głośno. Wiecie. Dlatego uwielbienie jest niesamowite, ale kiedy my się damy porwać atmosferze tylko na tę chwilę, kiedy my tylko damy się uspokoić i usłuchać Bożego głosu tylko przez tych pół godziny, 35 minut na zgromadzeniu, to jest za mało. On chce mieć z Tobą relację i chce mieć z Tobą społeczność jeszcze więcej i więcej. On chce sobie każdego dnia coś powiedzieć. Wiecie, że każdy dzień On ma przygotowane dla was błogosławieństwo i bogactwo swoje chwały. Ja to mam w Słowie Bożym napisane. Każdego dnia On ma przygotowane dla Ciebie i dla mnie swoje błogosławieństwo. Gdybyśmy tylko znaleźli czas, gdybyśmy tylko znaleźli chwilę, żeby z Nim porozmawiać o tym, to każdego dnia na nowo możesz ubogosławiony być. Aż kiedy staje świt, nową łaskę możesz przyjmować. Słowo Boże mówi, że każdego ranka, kiedy robi się, się wcześniej, Bóg ma dla Ciebie twoje, swoje błogosławieństwo. Bóg ma dla Ciebie nowe, nową łaskę. Amen? Nową łaskę ma dla Ciebie każdego dnia. Każdego dnia. Nie te, co była wczoraj, jest napisane świeżą. Ta, co była wczoraj, też była dobra. Była niesamowita, ale On dzisiaj na nowo chce Tobie dać nowe błogosławieństwo, nowe bogactwo. Tak trochę posmutnieliście, jakbyś tego za, jakbyście tego za dużo mieli już. Wiecie, ja Was chcę zachęcić do tego, abyśmy mieli relację z Bogiem, bo to jest społeczność z Bogiem, społeczność osobista z Nim. Społeczność, kiedy spotykamy się z Nim, to jest naprawdę naszą siłą. Naszą siłą. I wiecie, i wracając do tej Ewangelii, Pan Jezus mówi tym ludziom, którzy mówili, że w imieniu Twoim takie niesamowite rzeczy, żeśmy robili. On mówi, nie znam Was. I nie chciałbym, aby ktokolwiek usłyszał takie słowa, dlatego chcielibyśmy mieć z Nim społeczność, zacznijmy od żywej relacji z Nim, zacznijmy od modlitwy, zamknij za sobą drzwi w komorze, kiedy będziesz w domu sam, kiedy będziesz sam na sam z Nim i chcielibyśmy nawiązać ten wspaniały dialog, chcielibyśmy nawiązać ten dialog, na nowo chcę Was zachęcić, abyśmy rozmawiali z Nim, abyśmy poświęcili Mu czas. Abyśmy rozmawiali, czytali Go Słowo i prosili Go o to, aby nam dał zrozumienie. Ja wiem, że to nie jest łatwe. To nie jest łatwe. My jesteśmy rozpędzeni. Wiecie, my jesteśmy nauczeni jeździć na piątym biegu, a czasami trzeba wrzucić na luz i zatrzymać się. Czasami trzeba zatrzymać się. I my w dzisiejszym czasie, w dzisiejszym pośpiechu i w dzisiejszej cywilizacji jest bardzo ciężko wyhamować. To wszystko tak napędza się, to wszystko tak się rozpędza, że kiedy wrzucić na luz i wyhamować, to jest naprawdę wielki ciężar. Ale to co, to, co pastor czytał na początku, że dajcie sobie stop, wyhamujcie w tym wszystkim. Wyhamujcie w tym wszystkim i znajdźcie czas dla mnie, a ja rozwiążę wszystkie wasze problemy. Znajdźcie czas dla mnie, a ja znajdę rozwiązanie dla każdej trudnej sytuacji. Świat podaje inną, inną wersję zdarzeń. Świat podaje inne rozwiązania. Ma swoje rozwiązania, ale znajdźcie dla mnie czas, zatrzymajcie się, przestańcie. Przestańcie w tym pośpiechu, zatrzymajcie się i przyjdźcie do mnie, a ja wam dam ukojenie. Przyjdźcie do mnie i usiądźcie. Nie musisz nic mówić. Czasami przyjdziesz do niego i czasami możesz się rozpłakać. Czasami możesz przyjść do niego i w radości możesz wielbić pana. Czasami możesz przyjść i nic nie mówić, ale bądź z nim. A on ci da słowo, on do ciebie zacznie mówić. Dlaczego? Bo on mówi: głosu mojego słuchają. Ja tak bardzo chętnie do nich mówię, żeby tylko usłuchali mój głos, żeby tylko usłyszeli mój głos. Ja chcę do nich mówić. Ja ich kocham. Chcę do ciebie mówić. Jezus Chrystus jest zainteresowany Tobą, jest zainteresowany społecznością z Tobą. On bardziej niż ktokolwiek inny chce mieć z Tobą społeczność. Nam się czasami wydaje, że to moim pragnieniem powinno być, ale Boże pragnienie jest jeszcze większe. Jeszcze większe. I wiecie, w tym, w tym całym pośpiechu musimy dać sobie stop, zatrzymać się, aby mieć czas na niego. Wiecie, następnym takim to są media, różne rzeczy, które, które, które są dobrymi rzeczami. Ja Wam powiem, one nie są złymi rzeczami. Dobrze jest wiedzieć, co się dzieje. Ale wiecie, kiedy to będzie na pierwszym miejscu, kiedy to się znajdzie ciut o jeden krok wcześniej, przed Bożą obecnością w Twoim życiu, zaczniesz mieć strach, a za strachem przyjdzie, przyjdzie depresja, przyjdzie bojaźń, przyjdzie obawa, przyjdą choroby, cokolwiek innego może przyjść. Nie wiem jeszcze, co może przyjść. Dlaczego? Dlatego, że nie trwasz w społeczności z Nim, nie cieszysz się Bożą obecnością i tym, co On Tobie dał. Nie rozkoszujesz się tym, co On Tobie oferuje. Spotkaliście się z takim czymś? że kiedy na chwilę wasz, wasz wzrok, wasz słuch skierowany jest na coś innego, szybciutko idzie się zagalopować. Zaczynasz się martwić, o co to się dzieje, tak blisko już, tak się dzieją złe rzeczy. Trzeba o tym myśleć, trzeba coś, coś w tym kierunku robić, trzeba się jakoś zabezpieczyć, trzeba nie wiadomo co tam, no wszystko jest niepewne i zaczynasz się trwożyć. Zamiast tego Jezus Chrystus mówi, przyjdź do mnie, daj sobie stop, zatrzymaj się. Przyjdź do mnie. Wiecie, ja mam takie ulubione miejsce. Ja y, lubię przychodzić do Getsemane. Kiedy czytam to słowo, zawsze rozkoszuję się tym słowem. Lubię tam przychodzić. Kiedy Pan Jezus się modlił, jest napisane, że pod Jego, jak po krople krwi. On się modlił. On miał niesamowite zadanie przed sobą. Całe grzechy, ciężary, choroby nasze, wszystko to wisiało na Jego barkach. I On się modlił. On nie umiał, nie umiał wyrazić tych słów. Mówi Ojcze, jeżeli kielich ten Możesz oddalić oddal, ale jeżeli nie, chcę wykonać Twoją wolę. I wiecie, ja w to miejsce bardzo często przychodzę. Kiedy mam ciężki, jakąś ciężką sytuację, kiedy nie potrafię sobie poradzić, przychodzę i mówię, panie, czasami wiem, co mam robić, a nie potrafię tego robić. Czasami czuję się tak, jakbym wiedział, co robić. Jakbym wiedział, dobrze wiedział, że nie powinienem tego robić, a coś tak jakby chcemy popchać do tego. Ja chcę przyjść w to miejsce. I wiecie co? Wtedy siła Jezusa Chrystusa daje mi moc do zwycięstwa. Wtedy patrzę się na Jego koronę cierniową, która była wbijana do Jego skroni, do Jego głowy. Patrzę się, kiedy stróżki krwi leją się po Jego czole. I sobie myślę, diabeł zaatakował moje myśli, ale to Jezus Chrystus przyjął koronę cierniową, aby uwolnić moje myśli. Ja mam moc w Jezusa Świętej Krwi. Przychodzę w to miejsce i na nowo mogę oddawać wszystkie myśli, które są niewłaściwe. Wszystkie Wszystkie decyzje, które chciałbym podjąć, a nie wiem, czy są dobre. Oddaję to i mówię: Boże, niech moje myśli będą oczyszczone, niech będą uwolnione dla Ciebie. Niech ta korona cierniowa daje mi zwycięstwo, niech Twoja święta krew daje mi zwycięstwo. Wiecie, zazwyczaj z takiego miejsca, kiedy idę, jestem zupełnie innym człowiekiem. Zupełnie innym człowiekiem. Może tak samo wyglądam, może. Może wszystko na pewno tak, wszystko tak samo jest, ale w moim sercu jest niesamowity pokój. Niesamowity pokój. Nie muszę się bać złej wieści, nie muszę słuchać czegoś, co jest groźne. Nie muszę słuchać czegoś, co jest straszne. Chociaż to słyszę, chociaż to słyszymy na, na co dzień, ale mam obecność Pana. Halleluja. Tak jak czytaliśmy na początku, On stwierdzą i warownią. Amen. I wiecie, do tego was chcę zachęcić, bo wiem, że tak samo z tym się borykacie. Chodźcie na górę, tam, gdzie Jezus modlił się, tam, gdzie Jezus walczył, tam gdzie On walczył o Ciebie i o mnie. Przychodźcie na tę górę i często tam spędzajcie tam dużo czasu, tam jest dobry czas, tam możecie spędzić dużo czasu, tam nie trzeba dużo mówić, tam wystarczy słuchać. Wiecie, tam przychodzi ukojenie, tam przepływa Boże uzdrowienie. Kiedy coś mnie boli, to ja przychodzę w to miejsce. Ja mówię, Panie, tam jest wszystko załatwione. Halleluja. Przychodzę w to miejsce i wiecie, nawet nie wiem kiedy w ciągu dnia zapominam o tym, z czym tam przyszedłem. I sobie mówię, dziękuję Ci Boże, że Ty tak wspaniale wszystko potrafisz uczynić. Dziękuję Ci, że za ten czas, ja Ci nie, nie wiem dokładnie, jak Ci mogę podziękować. Przecież ja Ciebie nawet o, o zbyt wielkie rzeczy nie prosiłem. Nawet nie prosiłem Ciebie konkretnie, nie gromiłem żadnej choroby, żadnego bólu, nic. A Ty dajesz mi to w swojej obecności. Dajesz mi to w swojej obecności, tak jakby w pakiecie. Przychodzę do Ciebie, a Ty mi w pakiecie obdarowujesz mnie. Ja na, na te rzeczy nie zasługuję. Ja nawet nie zasługuję na jedno trzecie tego, co Ty mi obdarowujesz i dajesz. A Ty jednak jesteś tak łaskawy, tak dobry dla mnie. i taki jest nasz Bóg. Amen? Taki jest nasz Bóg. Taki jest nasz Bóg, Jezus Chrystus, który mówi, że one mojego głosu słuchają. I ja znam je, one idą za mną. To jest niesamowite. Patrzcie, jaka prosta rzecz. Jaka prosta rzecz. W tym świecie całym zagmatwanym i nie wiadomo skomplikowanym jest tyle zawiłości, żeby coś zdobyć, żeby coś załatwić, żeby coś osiągnąć. Tyle się trzeba nadeptać, nachodzić, na załatwiać, nadzwonić, nie wiadomo, co jeszcze zrobić. W tym momencie Bóg mówi stań, zatrzymaj się i przyjdź do mnie. Przez chwilę nie rób nic i przyjdź do mnie, usłuchaj mojego głosu. I słuchaj mojego głosu, i naucz się przychodzić do mnie. Przychodź do mnie i słuchaj mojego głosu i chodź za mną. Chodź moimi krokami, chodź za mną. Ja nie jestem dwa tysiące lat temu, ja jestem dzisiaj. Ja jestem dzisiaj i znam Twoją sytuację. To nic, że technologia poszła tak strasznie do przodu, ale ja znam tę sytuację i ja dałem się pobawić ludziom tymi zabawkami. Po prostu otworzyłem jeden rozdział, który on się cieszył, że jak niesamowite rzeczy, żeśmy odkryli. Dałem się im pobawić swoimi zabawkami. Ale ty nie musisz być związany z żadnymi rzeczami. Ty jesteś wolny i możesz przychodzić do mnie. Możesz korzystać z tej wolności i możesz się cieszyć tym wszystkim, co jest wokół ciebie. Możesz się cieszyć, możesz żyć, ale najpierw przyjdź do mnie. Ja chcę mieć z tobą relację. To jest najważniejsze. To jest najważniejsze. Kiedy już wszystko przeminie, kiedy ziemia przeminie, kiedy, tak jak czytaliśmy, te góry wszystkie przeminą, kiedy pęknie ziemia na połowę, kiedy niebo, niebo spadnie, on mówi, ale słowo moje... Trwać będzie na wieki. Amen. Hallelujah. Nasz Bóg jest tak wspaniały, tak potężny. On jest tym, który był od początku. On jest tym, który wyznacza początek i koniec. On jest wszechmogący. I czytajmy następny werset. Ja daję im życie wieczne. Hallelujah. Nie nikt inny. Nikt inny nie daje życia wiecznego. Wiecie, ludzie w swoim pośpiechu, w swojej technologii już bardzo wiele osiągnęli. I ja się cieszę z tego. Ja się cieszę z tego. Niech rozwijają, niech się rozwijają, niech kształtują, niech niech, niech tworzą się nowe miejsca. Ale Pan Jezus powiedział, ja im daję żywot wieczny. Tego jeszcze nikt nie osiągnął i nie osiągnie. I to mogę powiedzieć z tego miejsca pewnie. Jest jedna osoba, jest jedna osoba w postaci Boga. Jezus Chrystus, mój Pan osobisty, mogę się Nim pochwalić. Ten, który mieszka we mnie, z którym mogę się spotykać i którym mnie zna. Ten Jezus Chrystus daje im życie wieczne, daje mi życie wieczne. Nikt Ci nie da życia wiecznego. Możesz mieć długie życie, możesz żyć lat 90, możesz żyć lat 100, a może nawet więcej. I chwała Bogu, to jest błogosławieństwo. Jeżeli w tych latach będziesz silny, mocny, będziesz sprawny, będziesz mógł dobrze egzystować, to ja życzę naprawdę każdemu z nas, abyśmy tak mogli żyć. Haleluja, amen? Ale nikt nie da Ci życia wiecznego. Jezus Chrystus, jedyny Boży Syn, ja daję im życie wieczne. Haleluja. Wiecie, że my nie kończymy tutaj życia na tej ziemi. Muszę was trochę rozweselić. Tutaj się wszystko zaczyna. Mam do was do, dla was dobrą nowinę. Tutaj się wszystko zaczyna. I nie przejmujcie się, jeżeli popatrzycie się na swój dowód osobisty, że tam już trochę lat przybyło znowu. Nie wiem, kiedy to się stało, ale jakoś to tam poleciało do przodu za bardzo. Nie przejmujcie się tym w ogóle. To jest dopiero początek. Tutaj życie zaczynamy na tej ziemi. I pomimo tego. Cokolwiek byśmy tutaj przeżywali na tej ziemi, możemy mieć zawsze jedną nadzieję, największą. Jest ktoś, kto daje mi życie wieczne. Cokolwiek by się nie wydarzyło, cokolwiek by nie spotkało kogo z nas, kogokolwiek z nas, dzisiaj jesteśmy w takim gronie i ja Bogu dziękuję za to, że tak się widzimy, ale nie wiem jak długo tak będzie. Nic nie wiemy, nie możemy tego przewidzieć. Ale Jezus Chrystus dzisiaj przychodzi i mówi: Ja wam daję życie wieczne. Amen. Jedyny Jedyny Boży Syn. I to mogę zagwarantować. Postęp pójdzie do przodu. Cywilizacja pójdzie do przodu. Ludzie będą wymyślać co nas, coraz to nowsze lekarstwa. Coraz to nowsze środki. Coraz to nowsze diety na przedłużenie życia, na lepsze życie, na cokolwiek innego. Ale nikt nigdy nie osiągnie życia wiecznego. Halleluja. Hallelujah. Dlatego, że Jezus Chrystus jako jedyny Boży syn jest dawcą życia wiecznego. Halleluja. I Ja Wam chcę powiedzieć, że tutaj, na tym miejscu dzisiaj widzę niesamowite, daw niesamowite dawki życia wiecznego, niesamowite dary życia wiecznego. Amen. Dlatego, że Ty i ja przez krew Jezusa Chrystusa, przez Jego ofiarę, przez, Jego, przez Golgotę możemy żyć Jego życiem. Hallelujah. I wiecie, dla nas właściwie to będzie tylko przejście na drugą stronę. Raz to będzie przejście na drugą stronę. I kiedy tam się znajdziesz, powiesz, Boże, jak ja się cieszę, że telefon mam wyłączony, bo nic nie dzwoni. Jakoś tak, jestem tutaj już godzinę i jakoś jest cicho i spokojnie. A Bóg mówi nareszcie mamy czas dla siebie. Ale chcę wam powiedzieć, że On już tutaj na ziemi chce mieć z Tobą czas. On chce, żebyś czasami na tę godzinę wyłączył telefon. On chce, żebyś wyłączył internet, zgasił telewizor, wyłączył radio. Zamknął drzwi nawet. I chcę, abyś miał z Nim społeczność. Abyś siadł w Jego obecności i powiedział, tak, jak kiedyś powiedziałem, zrobił dwie kawy rano. Zrób dwie kawy i usiądź razem z Nim. I porozmawiajcie o tym, co dokładnie potrzebujesz. O tym, co Cię boli. Powiedz mu też, jak Go bardzo kochasz. Powiedz Mu o tym, co byś chciał zmienić w swoim życiu. Powiedz Mu o wszystkim. A potem słuchaj. Łyknij kawy, zamknij usta i słuchaj, co on mówi. Owce moje, głosu mojego słuchają. To jest wspaniałe. Wiecie, że jesteśmy niesamowitymi stworzeniami przez Boga stworzonymi? Wiecie, że mamy możliwość słuchać Boga? Wiecie, że on nas stworzył na swoje podobieństwo i na swój obraz. On nas nie stworzył ułomnymi, którzy nie potrafią słuchać, co zaprogramowani jak maszyny. Rano wstaje, idzie do roboty, przychodzi, idzie spać, i zaś na nowo? Nie powtarza się klatka Twojego życia każdego dnia tak samo. On dał Ci wolność, On dał Ci umysł, dał Ci możliwość słuchania, mówienia, rozmyślania. Świat chce, żebyś przestał myśleć. Wiecie, On chce zagłuszyć, abyś nie, nie słyszał nic innego, jak tylko reklamy, jak tylko głośne, głośne muzykę, jak tylko wszystko, cokolwiek innego, żebyś przez chwilę nie słyszał Bożego głosu. Wiecie, do czego to zdąża? Że ludzie nawet nie zastanawiają się, czego ja potrzebuję, tylko patrzy się, jaka jest reklama i idzie to kupić. Wcale nie, reklamy wcale nie są złe. Przynajmniej wiemy, co jest na rynku. Ale ja wam chcę powiedzieć, że My musimy mieć czas, aby chwilę si siąść i pomyśleć. Aby siąść i pomyśleć. Aby zastanowić się. Aby pobyć sami ze sobą. Pobyć z Nim. Pobyć z Bogiem. I do tego jesteśmy stworzeni. Ty i ja. Jako ci, którzy są Jego własnością. Amen? Cztery osoby powiedziały amen. Amen? amen. Hallelujah. Dziękuję. Ja daję im życie wieczne. Życie wieczne, które tylko daje Jezus Chrystus i nikt inny. Haleluja, dziękuję Ci, Panie Jezus, za życie wieczne. I nie giną na wieki. Nie giną na wieki. I teraz zaczyna się coś niesamowitego i wspaniałego. Nie giną na wieki. Czy zastanawialiście się nad tym kiedyś? My sobie myślimy, moje życie na chwilę i ja sobie tutaj już to coraz to po cichu, coraz to bardziej tak, tak sobie już ustatkowanie. Tymczasem Jezus Chrystus mówi, ja im daję moje życie i nie giną na wieki nie zginą. I co teraz dalej? I nikt ich nie wydrze z mojej ręki. No bo w tym wszystkim zaczynamy się martwić. Jeżeli ja nie będę słuchał wiadomości, jeżeli ja nie będę na bieżąco z tym wszystkim, nowości tam nie przeczytam, jeżeli to wszystko tak jakoś koło mnie przeleci, to, to wiecie, nie wiem, czy, czy, czy jakoś tak na coś nie będę przygotowany i to mnie zaskoczy. Pan Jezus dał tutaj gwarancję i mówi, nikt ich nie wydrze z ręki mojej. Już nawet nie powiedział, że nikt im nie zagrozi, ale powiedział, nie wydrze. Tak mocno chce Cię trzymać. On Ciebie tak mocno chce trzymać. Wyobraźcie sobie teraz sytuację, że ktoś, kto bardzo przytuli dziecko, matka, która przytuli dziecko, które tak bardzo kocha, czy jest w stanie ktoś wyrwać to dziecko? I tak właśnie Jezus Chrystus przekazuje dzisiaj. On tak mocno chce Ciebie trzymać. On tak mocno chce Ciebie mieć dla siebie, że nikt nie jest w stanie Ciebie wyrwać. Mało tego. Powiedział jeszcze coś więcej. Ojciec mój, który mi je dał, który mi Ojciec, który dał Ciebie i mnie, Jezusowi Chrystusowi, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Popatrzcie, On mówi, że nie tylko ja Was tak mocno chcę trzymać, ale mój Ojciec też jest zakochany w Was. Mój Ojciec tak bardzo jest w was zapatrzony, że On też was tak chce przytulić. On was też chce mieć tak blisko siebie, że nie pozwoli, aby cokolwiek i ktokolwiek was wydarł z tej ręki. Jest tylko jedna możliwość. Jeżeli ty nie zdecydujesz się dobrowolnie odejść swojej woli, on jest gotów Cię trzymać, On jest gotów być razem z Tobą, On jest gotów dla Ciebie zrobić wszystko. Zrobił to już przez Jezusa Chrystusa, ale jest w stanie jeszcze, jeszcze przytulić Ciebie tak mocno, że nic z Ciebie nie będzie w stanie wyrwać. Kiedy masz jakiekolwiek obawy, kiedy przychodzą myśli, że nie jesteś w stanie na tej drodze iść właściwie, przeczytaj sobie to słowo i powiedz: Panie, przecież nic nie jest w stanie. Ta sytuacja, która teraz jest w moim życiu, nie jest w stanie wyrwać mnie, to nie jest w stanie wyciągnąć mnie z Twojej obecności. Tak, właściwie to, to nic nie jest w stanie mnie wyrwać z Twojej obecności. Nie ma takiej rzeczy. Ja i ojciec jedno jesteśmy. Hallelujah. Ojciec i Jezus Chrystus, oni najbardziej się cieszą Twoją obecnością. Oni chcą Ciebie mieć na własność. Wszystkie te inne rzeczy. Wiecie, on powiedział, że przygotuję Wam miejsce idę przygotować Wam miejsce. I to jest też fajny werset. On mówi tak: Idę do ojca mojego. I przygotuję, przygotuję Wam miejsce. Domu Ojca mojego wiele jest mieszkań. Ale teraz powiedział jeszcze coś innego, ale ja Wam przygotuję osobiście miejsce. Mieszkań jest wiele, ale Ja Wam przygotuję miejsce. On zna Ciebie. On zna Ciebie, jakie Ty masz upodobania, jakie Ty masz yy, marzenia. On Ciebie zna i dlatego dla Ciebie specjalnie chcę przygotować miejsce. Zwróciliście kiedyś na to uwagę? Że idę Wam, bo u mojego Ojca jest wiele mieszkań. Ale ja idę Wam przygotować szczególne miejsce. Tak bardzo Jezus Chrystus kocha Ciebie i mnie, tak bardzo Bóg Ojciec kocha Ciebie i mnie, tak bardzo On chce, tak wiele zainwestował i tak bardzo chce nas mieć na własność. Dlatego chcemy, jeszcze raz powiem, poświęcić Jemu czas. I to, co było na samym początku czytane, to słowo. Kiedy Boguś czytał to słowo, ja sobie pomyślałem: no, kawałek kazania już poszło. Wiecie, dajcie sobie na stop. Zatrzymajcie się. Te tłumaczenia były bardzo wymowne. Zatrzymajcie się. Weźcie już, dajcie spokój. I na chwilę się zatrzymcie. Zatrzymcie się w tym wszystkim. I przyjdźcie do mnie. I przyjdźcie z tym wszystkim do mnie. Powiem Wam jeszcze jedną rzecz. Nie ma dzisiaj rzeczy, z której nie mógłbyś przyjść do Niego. Jeżeli jest ktoś na tym miejscu, który mówi: Ale Boże, ja z tym nie mogę do Ciebie przyjść, to chcę Ci powiedzieć, że właśnie dla Ciebie to dokazanie dzisiaj musiałem głosić. Każda rzecz, która jest ciężarem w Twoim życiu, z którą nie potrafisz sobie poradzić, zatrzymaj się i przyjdź z, z tą rzeczą do Niego, do Jezusa Chrystusa. Hallelujah. Amen. Amen. Jesteście ze mną? Jesteście ze mną? Owce moje, Pan Jezus mówi, głosu mojego słuchają i ja znam je. Jakże wspaniałe słowo. Pan Jezus mnie zna. Wiecie, jak, jak bardzo się ucieszę, kiedy przyjdziemy do nieba i Pan Jezus przywita nas i mówi: O, popatrzcie, sami znajomi, jak ja Was dobrze znam. Ciekawe doświadczenie. My sobie myślimy zawsze, że to my Pana Jezusa znamy i zobaczymy Go takim, jakim jest. i i dopiero się nam oczy otworzą, bo będziemy poza naszymi ciałami. Ale On jeszcze bardziej się cieszy, że ja ich znam, kiedy przyjdą do Niego. Głosu mojego słuchają, ja je znam, a one idą za mną. One idą za mną. Hallelujah. I ja daję im życie wieczne, które nikt inny im nie potrafi dać, nic innego nie potrafi zastąpić życia wiecznego, ale ja im daję życie wieczne i nie zginą na wieki nie giną na wieki. Halleluja. Nikt ich nie wydrze z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Doskonałej jedności Bóg, Ojciec i Jezus Chrystus powiedział dzisiaj do was, chcę wam, z wami spędzać czas. Chcę was bliżej poznać. Dzieci moje, chcę was bliżej, bliżej poznać. Innym słowem chciałbym podsumować to kazanie i powiedzieć poznajmy się bliżej. Boży głos do ciebie i do mnie. Poznajmy się bliżej. Jezus Chrystus dzisiaj mówi do ciebie. Bóg, ojciec, który tak mocno Ciebie chce trzymać, tak Ciebie kocha mocno. Mówi do Ciebie: Poznajmy się bliżej. Amen? Amen.